Marcin Bąk w programie Wolne Głosy. Witam moich i Państwa gości, którymi są przedstawiciele Europarlamentu. Pan poseł Bogdan Rzońca, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pozdrawiam naszych telewidzów, pozdrawiam z Podkarpacia. I pan Marek Balt, eurodeputowany Nowej Lewicy. Witam również pana posła. Witam państwa z Częstochowy. Panowie, chciałbym, żebyśmy, no, cieszę się, że mają panowie dobry humor, wakacje to jest ten czas, kiedy powinniśmy się cieszyć słońcem, ale nasi sąsiedzi na wschodzie, no, tak korzystnego humoru nie mają, niestety wojna trwa i my również o tym musimy pamiętać, bo ta wojna kładzie się cieniem na naszej ojczyźnie, na całej Europie zresztą. Porozmawiamy trochę o sankcjach, które Europa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, państwa Unii Europejskiej nakładają, starają się nakładać na Rosję jako na tego agresora. Przed chwilą rozmawialiśmy w telewizji Republika o sankcjach z ekspertką z Instytutu Nowej Europy i powtarzał się tam pewien motyw, że te sankcje są dziurawe, że nie ma jedności wśród państw unijnych. I nawet jeśli jest ta jedność w deklaracjach, to już w praktyce wygląda to bardzo różnie. Im dalej na zachód, tym zrozumienie dla sytuacji mniejsze, im dalej na południe, to zrozumienie jest mniejsze. Dlaczego tak się dzieje? Czy te sankcje będą równie skuteczne jesienią, kiedy zrobi się zimno? Panie pośle, pytanie pierwsze kieruję do pana posła Balta. Szanowni Państwo, musimy też zrozumieć odległości i kulturę różnych krajów, a i też kontekst historyczny. Czy dla Państwa są ważne napady terrorystów, bandytów w Mozambiku? No nie, ale dla Portugalczyków to bardzo ważne miejsce, bo to była ich kolonia i oni tam w tej chwili pomagają ludziom mieszkającym w Mozambiku walczyć z terrorystami i dla nich ten rejon jest bardzo istotny. Tak samo jak i Maroko, jak i Afryka Północna dla Francuzów czy dla Włochów, bo oni z tymi rejonami byli mocno powiązani. Dla nas Ukraina to bardzo bliski teren, ponieważ wiele lat byliśmy z Ukrainą związani. Też przez wiele lat wspólnie walczyliśmy ze wspólnymi przeciwnikami, jak choćby Turcy, czy później Rosja. Dlatego ten rejon leży nam blisko na sercu i też widzimy, że Ukraińcy dzisiaj walczą o naszą wolność, bo uważamy, że Rosja nie tylko zagraża Ukrainie czy krajom nadbałtyckim, ale również i Polsce, tak jak było to przez setki lat. Dlatego dla nas ten rejon i ten problem jest bardzo bliski i musimy przekonywać kolegów z innych krajów europejskich do tego, żeby nas wsparli, bo w mojej ocenie ta wojna to wojna również z Unią Europejską i ze stylem życia, ze sposobem demokratycznego sprawowania władzy, który ma miejsce w Unii Europejskiej. Panie pośle, czy jest pan pewien, że Putin walczy z Unią en bloc, czy też może wykorzystuje Unię do rozgrywania poszczególnych państw, że jemu zależy na tym, żeby wprowadzać zamęt i wykorzystuje nawet pewne antagonizmy wewnątrz Unii, bo przecież to jest rzeczą oczywistą, że państwa narodowe dalej mają swoje interesy, mimo że wchodzą w skład Unii. I że swoimi sobie tylko znanymi kanałami, ścieżkami potrafi wciąż jeszcze w jakiś sposób rozgrywać państwa unijne, a nawet instytucje unijne wykorzystywać dla swoich celów. No na pewno tak. Mamy na to dowody, że Putin, Rosja wspierała ruchy, które doprowadziły do Brexitu. Również wspiera wiele organizacji, w tym tak zwanych quasi ekologicznych na terytorium Europy, po to, żeby wywierać wpływ na rządy, na kraje, po to, żeby doprowadzić do osłabienia tego bardzo silnego organizmu i politycznego, i gospodarczego, jakim jest Unia Europejska. Dla Putina, dla Rosji taki duży organizm, który będzie decydował o różnych rzeczach, będzie stawiał Putina do kąta, to niewygodny sąsiad. On by chciał mieć szereg małych krajów rozbitych, które by mógł od siebie uzależnić i nastawiać przeciwko sobie. Dlatego dla nas najważniejsze zachować jedność Unii Europejskiej,
współpracę i uniezależnić się od tego bandyty. Ciekawe jest to, co pan poseł powiedział o organizacjach pseudoekologicznych. Widzimy to na przykładzie Niemiec, gdzie rzeczywiście środowiska mieniące się ekologicznymi miały poważny wpływ w niemieckim programie zamykania elektrowni jądrowych, który w tej chwili no, wydaje się czymś absurdalnym. Natomiast miał miejsce. Panie pośle, przekazujemy teraz głos panu Bogdanowi Żońcy. Jaka jest pana ocena spójności bądź braku spójności państw unijnych, skuteczności sankcji wobec Rosji? No niestety przykro to powiedzieć, ale pojęcie solidarności europejskiej, pojęcie solidarności w Unii Europejskiej bardzo mocno się zdewaluowało przy tej wojnie, przy tej barbarzyńskiej wojnie i musimy to wiedzieć, że ta warstwa słowna i nie tylko jak chodzi o wojnę na Ukrainie, ale także w innych obszarach, warstwa słowna i ideologiczna i takie zapowiedzi buńczuczne liderów Unii Europejskiej, że prawda, kochajmy się, bądźmy solidarni, będziemy silniejsi, to jest tylko opowieść teoretyczna. W praktyce dokonuje się raz po raz wyłomu i to robią to niestety najbogatsze kraje, dosyć mocno powiązane z Putinem, z gospodarką rosyjską w ostatnich 20 latach. Za przyzwoleniem no, liderki, trzeba nie powiedzieć, Unii Europejskiej Angeli Merkel, która wpuszczała Putina na wszystkie możliwe salony, no a już ten sojusz przy Nord Stream 2 był bardzo widoczny i to uzależnienie Zachodu od Rosji wyszło Unii Europejskiej bokiem i wychodzi i wychodzić będzie niestety. No a Putin dostał mnóstwo pieniędzy z Zachodu. To były wagony pieniędzy, które pojechały, wagony euro, które trafiły do jego budżetu i on dzisiaj no, w pewnym sensie traktuje Unię Europejską jak zakładnika. Albo odkręci kurek, albo nie odkręci, albo znowu zakręci. Więc niestety moja ocena jest tutaj dosyć smutna, jak chodzi o tą kwestię solidarności i no, chociażby to ostatni rodzaj sankcji, nazwijmy to wczorajszy, dzisiejszy, kiedy Macron wywalczył, żeby nie obejmować, prezydent Francji wywalczył, żeby nie obejmować sankcjami tytanu sprowadzanego z Rosji do Francji, bo jest potrzebny tam do produkcji no, pewnej części uzbrojenia. Wobec tego widać gołym okiem, nie po raz pierwszy i chyba nie po raz ostatni, że liderzy Unii Europejskiej wciąż są zakładnikami tego układu, przez wieloletniego układu, w myśl którego co innego Unia mówiła, co innego robiła, bo największe oszustwo moim zdaniem ostatniego dwudziestolecia w Unii Europejskiej to jest właśnie to oszustwo ekologiczne, zachęcanie do zamykania kopalń, do niefinansowania inwestycji gazowych, odrzucanie energii jądrowej jako propozycja Unii Europejskiej, a z drugiej strony z roku na rok większe zakupy na przykład przez Niemców gazu w Rosji. No to dowodzi po prostu tego, że Niemcy chcieli być dystrybutorem gazu rosyjskiego, chcieli do tego, że jak powstanie ta druga nitka Nord Stream 2, a są już Rosjanie właścicielami w Niemczech zbiorników gazowych, to oni by sprzedawali w wypadku deficytów energetycznych rosyjski gaz. To z Niemiec by szedł ten gaz do Polski, do innych krajów. Zapewne z marżą odpowiednią. Zapewne z odpowiednią marżą. Wojna pokazała zatem dwa oblicza Unii Europejskiej. To jest moja najsmutniejsza konstatacja. A panie pośle, a jak pan ocenia odporność zwykłych społeczeństw, zwykłych ludzi państw zachodnich, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii na niedogodności, które już odczuwają w związku z wojną, w związku z sankcjami, a będą odczuwać zapewne jeszcze bardziej na jesieni, zimą. To jest zapewne jeden ze scenariuszy, na który liczy bardzo Władimir Władimirowicz. Wymuszenie przez społeczeństwa na politykach europejskich pewnych ustępstw wobec Rosji po prostu dlatego, że będzie zimno w domach. Tak, to jest bardzo widoczne w opiniach społecznych na Zachodzie. Dominuje obawa, dominuje troska o to, czy będzie ciepło, czy po ile będzie żywność, jakie będą drogie koszty życia na jesieni, bo niestety to nie jest ostatni kryzys na świecie czy w Unii Europejskiej.
następny to będzie ta drożyzna żywnościowa. Tym się po prostu zwyczajnie ludzie martwią. W Austrii mamy tam przekazy, żeby ludzie kupowali świeczki i latarki. Tak, w innych krajach mówi się o oszczędzaniu na wodzie, na przykład w zakładach fryzjerskich. Oczywiście zawsze trzeba oszczędzać energię, zawsze trzeba szanować, ale te przykłady kompromitują Unię Europejską w XXI wieku, kiedy po prostu są zapowiedzi, że no jednak pomyliliśmy się i chcemy dalej reformować Unię Europejską. Ci sami ludzie, którzy tą Unię Europejską doprowadzili prawie, że do kolejnego kryzysu, nie chcę powiedzieć do bankructwa, ale naprawdę do trudnej sytuacji, ci sami chcą naprawiać Unię Europejską. Od dawna powinni podać się do dymisji, a zwykli ludzie zwykle się martwią. I tak jak w przypadku Niemców, oni zachowują się lepiej jak rząd niemiecki, bo nazywają rzeczy po imieniu. No, chcemy mieć ciepłą wodę, chcemy mieć tańszą żywność. To samo jest we Francji, więc Putin o tym wie. Liczy na to, że po prostu zamęczy społeczności Europy Zachodniej. No a te przymkną później oko na jakieś decyzje europejskie czy światowe, jak chodzi o oddanie części terytorium Ukrainy Putinowi, żeby był święty spokój, żeby była ciepła woda i żeby była tańsza żywność. I to jest bardzo groźne. My się do tego nie możemy przyzwyczaić. Musimy twardo nagłaśniać w każdym przypadku ten szantaż rosyjski. On już na szczęście dotarł do świadomości Niemców, Francuzów, Holendrów. No i zwykli ludzie powoli wychodzą na ulicę, tak jak rolnicy w Holandii, którzy po prostu bardzo mocno protestują przeciwko i drożyźnie, i temu, i tym zamiarom, które Unia Europejska chce wprowadzić w obszarze rolnictwa. Jednocześnie Niemcy zwracają się do Polski o wsparcie gazem w obliczu problemów, tak, z uzyskaniem gazu z Rosji, bo jeżeli Władimir Putin, realizując ten scenariusz, zakręci kurek, mówiąc kolokwialnie, no to Niemcy rzeczywiście stają wobec dużych problemów i zwracają się do nas, do Polski pomoc. Ja bym chciał, żeby pan poseł Balt skomentował to, o czym to świadczy. Tak, w imię, bo tam padają słowa o solidarności europejskiej. Czy rzeczywiście Niemcy są najlepszym tutaj orędownikiem solidarności, wspólnoty interesów europejskich? Gdzie były te wspólne interesy, kiedy ciągnięto Nord Stream 1 i Nord Stream 2? Panie redaktorze, a czy to nie polski premier jeździł do Berlina i namawiał, grzecznie powiem, namawiał Olafa Scholza do tego, żeby przestał kupować gaz z Rosji, żeby nałożył sankcje na ropę i na inne surowce z Rosji? No to przecież Polska jeździła i krzyczała, że Niemcy finansują Rosję i żeby Niemcy przestali kupować ten gaz i przestali płacić w euro. No, dzisiaj potrzebujemy solidarności. Ja nie mówię, żebyśmy od razu oddali całe nasze zasoby gazu. Ja jestem za tym, żeby Unia Europejska zaczęła w końcu wspólnie kupować surowce energetyczne, żebyśmy je kupowali i już przestali konkurować ze sobą, jeśli chodzi o cenę zakupów surowców, żeby cena gazu dostarczanego do Europy była stała, jednakowa dla wszystkich krajów w Europie, tak jak to było ze szczepionkami, gdzie każdy kraj zapłacił taką samą kwotę za szczepionki. Dobrze by było, żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo energetyczne Europy, żebyśmy rozwinęli interkonektory, czyli te połączenia między krajami, że jeśli braknie energii w jakimś kraju, to będzie można przesłać tą energię z innego kraju. Tak jak to miało miejsce kilka razy w tym roku, że albo Polska potrzebowała energii, bo mieliśmy za mało i dokupiliśmy tą energię od naszych sąsiadów, a czasami i Niemcom brakowało energii, czy Szwedom, i my żeśmy im odsprzedawali energię, bo mieliśmy nadwyżki. Więc dobrze by było, żeby ten system w końcu wyregulować i uzbroić w ten sposób, żeby był odporny na szantaże, kogokolwiek szantaże, żebyśmy mogli się rozwijać bezpiecznie i żebyśmy byli niezależni energetycznie. Dlatego tak ważne wsparcie energii odnawialnej, żeby energię produkować tutaj, a nie importować ropę czy gaz z różnych miejsc. Kiedyś w latach 70. szantażowały kraje OPEC, dlatego wybudowano wiele elektrowni atomowych w Europie, ale przez później szereg lat, uzależniając się od tanich
surowców energetycznych z Rosji. Europa zapomniała o tym problemie i znowu żeśmy się uzależnili, jak ci narkomani, od tych węglowodorów rosyjskich. I dzisiaj po prostu trzeba przejść terapię szokową i się uniezależnić od tego. Mm. Tutaj ten podany przez pana posła pomysł tworzenia sieci, rozbudowy tak naprawdę sieci, bo ta sieć już istnieje, konektorów, możliwości przekazywania energii w razie problemów w jednym miejscu, wydaje się akurat chyba dość słuszny. Wiem, że takie rozwiązania technologiczne są uruchamiane chociażby z Ukrainą, gdzie Ukraina jest, ma w tej chwili nadwyżkę energii elektrycznej i może wesprzeć Polskę w razie potrzeby. Przekazujemy głos. Ukraina jest już spięta razem z Unią Europejską w jeden system. Tak, mając nadwyżkę, bo wciąż energię Ukraina produkuje. Ma bardzo duże, bardzo duże magazyny gazu. One są niewypełnione w tej chwili, ale powinniśmy również zadbać o to, żeby te magazyny dołączyć do europejskiego systemu bezpieczeństwa magazynowania gazu. Panie pośle, przekazujemy głos panu posłowi Żońcy. Jakby pan ocenił tą prośbę o solidarność gazową, że tak powiem, ze strony Niemiec? Ja mam ciągle pewne uwagi do definiowania, co to znaczy solidarność, no bo to pojęcie także się zdewaluowało w Unii Europejskiej. Solidarność to dla niektórych jest tylko solidarność między Niemcami a Francją i Putinem. No niestety to jest przykre, co mówię, ale to są fakty. Dlatego, że inne kraje są wręcz posponowane w Unii Europejskiej, bardzo niesprawiedliwie traktowane. A więc teraz miała być jakaś tragedia w Niemczech z powodu, powiedzmy, braku gazu, a Polska by go miała za dużo, to spokojnie możemy po dobrej cenie Niemcom sprzedać ten gaz i nie miałbym tu litości żadnej nad tą sytuacją, bo Niemcy to bardzo bogaty kraj, mają energetykę jądrową. Sami ją sobie wyłączali, sami sobie pozamykali kopalnie węglowe, ale odbudowują teraz bloki energetyczne węglowe. Więc ja bym tu nie miał za dużo sentymentów, tylko po prostu jak biznes to biznes. Nas dużo kosztował Baltic Pipe i dużo nas kosztowały wysiłki związane z budową gazoportów, więc na tym powinniśmy także solidarności, którą powinniśmy względem na przykład biedniejszych krajów niż Polska mieć. I nic złego jest w solidarności wtedy, kiedy ona to samo znaczy dla wszystkich krajów. Obawiam się, że w przypadku Niemców i tego lamentu, który w tej chwili Komisja Europejska prezentuje, no to jest trochę inna sytuacja, dlatego że wszyscy wiedzą, że Polska, jak chodzi o gaz, jest niezależna od Rosji. Mamy pełne zbiorniki i nasza gospodarka będzie zasilana właśnie z tego tytułu dosyć dobrze. No i chodzi o to, żeby nas pozbawić części tego gazu dla innych gospodarek. Jestem, tak powiem, tutaj solidarny z polskim narodem, z polskimi domami, z rodzinami. My powinniśmy w pierwszej kolejności, z polskimi przedsiębiorstwami oczywiście, powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o siebie, tak jak to robią od wielu lat Niemcy, jak to robią Francuzi, bo przy każdym rodzaju sankcji widać, że też Francuzi dla siebie ugrywają albo Niemcy. I tak jak to widać przy wojnie, gdzie Niemcy w ogóle nie są solidarni, przy wojnie na Ukrainie, gdzie Niemcy w ogóle nie są solidarni z narodem ukraińskim, tylko w warstwie takiej narracji słownej obiecują pomoc. Więc spokojnie, trochę zimnej wody na wszystkie głowy. Propozycja ta została skrytykowana już, jak chodzi o podzielenie się gazem, przez Hiszpanów, Greków, Włochów i inne kraje. Uważam więc, że solidarność tak, ale jeśli znaczy ona to samo i solidarność także w zakresie wszystkich innych spraw, które mogłyby lepiej łączyć Unię Europejską, a nie dzielić. Tutaj chciałbym trochę wziąć Niemców w obronę, ale tylko trochę, bo pan poseł mówił, że zupełnie nie są solidarni z narodem ukraińskim. Rzeczywiście trochę broni trafia niemieckiej na Ukrainę. Trafiły tam pancerhaubice 2000, amunicja, natomiast trafia na pewno mniej niż, i to dużo mniej niż jest w deklaracjach. Przynajmniej jak dotąd. Przez te 5 miesięcy Niemcy znacznie więcej deklarują, obiecują, niż faktycznie przesyłają. Tutaj najlepszy współczynnik, jeśli można tak powiedzieć, deklaracji i faktycznie przekazanej
broni ma wciąż Polska. Oczywiście najwięcej broni i sprzętu przekazały Stany Zjednoczone, no ale to jest zrozumiałe. Niemcy przy tej swojej potężnej gospodarce, przy wciąż potężnej armii, bo Bundeswehr jest potężniejsza przecież od armii polskiej, no przekazały stosunkowo mało tej broni. I kolejne pytanie związane z tym do obu panów. Czy to nie jest tak, że gdzieś podskórnie niemiecka klasa polityczna, a zwłaszcza klasa biznesowa, no jednak czeka trochę na koniec tej wojny, koniec może nawet niekorzystny dla Ukrainy, ale żeby znów móc robić dobre interesy z Rosją, tak jak robili wcześniej. Pan poseł Balt. Panie redaktorze, to przecież to nie jest tajemnicą, że Niemcy nie szykowały się do żadnej wojny i de facto rozbrajały swoją armię. Ktoś się śmiał, że na rowerach można było pojechać do Berlina i go zdobyć, bo tak wyglądała Bundeswehra jeszcze całkiem niedawno. Dlatego nowe decyzje Olafa Scholza, żeby przeznaczać rocznie 100 miliardów euro na zbrojenia. Dla nas to była też całkiem dobra informacja, bo mamy jednego, za przeproszeniem, niebezpiecznego wariata z jednej strony. Nie chcielibyśmy, żeby za 10, 20, 30 lat rządy w Niemczech, w kraju, który byłby uzbrojony po zęby, objął ktoś, kto na przykład wpadłby na pomysł, żeby odzyskać ziemie zachodnie. No dla nas to nie byłaby dobra informacja. Dlatego niedozbrojona Bundeswehra, niedozbrojone Niemcy, to był całkiem sensowna rzecz. Dlatego też mogą być dzisiaj problemy z dostarczeniem na Ukrainę niemieckiego sprzętu wojskowego, ponieważ część tego sprzętu była zakonserwowana albo po prostu jego było bardzo mało, naprawdę niewielkiej ilości. I to, że gospodarczo Niemcy są bardzo rozwinięte i są silne, to nie znaczy, że armia niemiecka była bardzo silna. Była krytykowana przez Ursula von der Leyen, bo była wcześniej ministrem obrony Niemiec, że de facto rozbroiła Niemcy. No i dzisiaj Niemcy próbują pewnie te swoje zdolności bojowe odbudować. Myślę też, że o wszystkim nie mówią, co dostarczają Ukrainie. Idąc za tym powiedzeniem, ciszej będziesz, dalej ciszej jesteś, dalej zajedziesz. To rosyjskie powiedzenie, rzeczywiście Rosjanie lubią go stosować. To prawda, ale to całkiem rozsądne powiedzenie. Ja też bym był w ciszy i nie mówił o wszystkiej broni, o broni, jaką dostarczamy do Ukrainy, a wręcz bym mówił, że w ogóle Ukrainie nie dostarczamy żadnej broni. A to, co mówią Rosjanie, że tam są jakieś polskie haubice, że coś tam, to są bajki takie jak ich opowieści o tym, że oni prowadzą wojnę. Panie pośle, pytanie do posła Żońcy. Jak pan ocenia taki punkt widzenia? No ja myślę, że jednak Putin jest dużo lepiej zorientowany w sytuacji w Unii Europejskiej niż my myślimy, niż myślą politycy Unii Europejskiej. On wszędzie ma swoich ludzi. On do tego stopnia rozpracował Unię Europejską, że i na Zachodzie, i nawet w Parlamencie Europejskim, i w komisjach europejskich jego agenci wpływu byli, pracowali, są i pracują. I on jest dobrze zorientowany, co Unia myśli. Natomiast muszę powiedzieć bardzo wyraźnie, że na postaci Niemców i to, co robią, to są dwie różne rzeczy. Cały czas jest przecież ten problem, że dla Putina pracował były kanclerz Niemiec Schröder, który jest kolegą partyjnym Scholza i tamten pas transmisyjny dalej działa. No i niestety obecny kanclerz robi różnego rodzaju ucieczki do przodu, chce jakby mówić o jakimś jednym państwie europejskim. To jest wszystko taka zasłona dymna przed tym, co tak naprawdę dzieje się w Unii Europejskiej i uważam, że jest bardzo trudnej sytuacji jako Scholz, jako kanclerz w Niemczech, bo Niemcy lepiej się zachowują niż rząd niemiecki w tej chwili i to się może skończyć dla niego po prostu źle, politycznie źle. Więc uważam, że na razie trzeba wspierać Ukrainę jak tylko to jest możliwe. Ta wojna jest także wojną w interesie polskim i Unii Europejskiej i jeśli my jako kraj zdobędziemy wielu sojuszników na Zachodzie, to będzie Polska też będzie dzięki temu będzie bezpieczniejsza. Sądzę więc, że trzeba po prostu w dalszym ciągu wprowadzać sankcje, odcinać Putina od kontaktów ze światem i
to przyniesie w dłuższej mierze może taki nawet rezultat, że w samej Rosji ten problem Putina zostanie jakoś inaczej załatwiony. Oby tak było, bo jak na razie uważam, że Putin gra na długi dystans i chce, żebyśmy się do wojny przyzwyczaili, a on sobie po prostu będzie później dalej układał relacje gospodarcze z Zachodem. Panowie, rozmawialiśmy dzisiaj głównie o... Tak, panie pośle? Króciutko, chciałbym się ustosunkować jeszcze króciutko. Ja się zgadzam z posłem Żeńcą. Trzeba zwiększać obciążenia dla Rosji, trzeba zwiększać sankcje. I w mojej ocenie te rozmowy, które się dzisiaj toczą o tym, żeby uznać Rosję jako kraj wspierający terroryzm, jako kraj terrorystyczny, może być naprawdę poważnym ciosem, ponieważ no to już jest problem dla krajów, które handlują, które współpracują z krajem terrorystycznym, krajem uznanym za terrorystyczny. Jeśli za takowy zostanie uznana Rosja i Putin, to te sankcje się uszczelnią dużo bardziej niż teraz. No zobaczymy, czy tak się potoczy sytuacja. Natomiast rozmawialiśmy głównie o takich mało optymistycznych sprawach, ale w jednej kwestii Władimir Władimirowicz chyba przelicytował. Miał odsunąć zagrożenie natowskie od granic Rosji, tak przynajmniej uzasadniał to na wewnętrzną potrzebę, tą napaść na Ukrainę, a spowodował, że NATO zbliża się do granic Rosji, bo dwa państwa neutralne, i to neutralne przez dziesięciolecia, nawet stulecia w przypadku Szwecji, czyli Szwecja i Finlandia, w dość szybkim tempie przystąpią do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska tutaj bardzo szybko wszystkie akty legislacyjne przyjęła. Jakby panowie w skrócie już skomentowali tą całą sytuację, postawę polskich elit politycznych, no w końcu mogliśmy podjąć inną decyzję albo się targować jak Turcja, pan poseł Balt. Panie redaktorze, Turcja ma problem z partią pracujących Kurdystanu. Kurdowie to 40-milionowy naród bez kraju. I oni próbują znaleźć swoje miejsce i w Turcji, w Iraku, w Iranie, jeszcze prawdopodobnie tam w Syrii. Więc Turcja ma problem z bojownikami, którzy walczą o swoją wolność, ale metodami terrorystycznymi, i wiele krajów to uznaje. Problem jest w tym, że ci ludzie, Kurdowie, którzy walczą o swoją wolność, znaleźli miejsce pobytu w Szwecji i w Finlandii. No i dzisiaj Turcja, korzystając z okazji, że może mieć wpływ na to, czy Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, no próbuje uzyskać taki wpływ, żeby tych ludzi, którzy być może są oskarżeni o działalność terrorystyczną, o zamachy na terytorium Turcji, chce, żeby zostali poddani procedurze ekstradycji z powrotem do Turcji, gdzie zostaną osądzeni, no i ukarani. Ja nie wiem, czy te sądy, czy tam są dowody na to, czy nie, ale to jest jednak kraj, który jest członkiem NATO i powinniśmy dzisiaj rozumieć, że każdy, kto walczy z terroryzmem, powinien być wspierany. Pan poseł Żońca, poprosimy. To bardzo dobra wiadomość generalnie dla bezpieczeństwa świata i Europy, że Finlandia i Szwecja przystąpiły do NATO. To jest niejako produkt uboczny tej wojny, w tym wypadku bardzo pozytywny dla krajów NATO i dla ludzi, którzy marzą o świętym spokoju i o pokoju. I cieszę się, że prezydent Andrzej do dzisiaj podpisał już stosowną ustawę w tej materii, więc jesteśmy znowu w czołówce tych krajów, które popierają bezpieczeństwo. Natomiast ta decyzja o rozszerzeniu NATO jako bardzo dobra decyzja jest decyzją, którą będziemy zawsze popierać. Natomiast Komisja Europejska chce zaproponować głupstwo i chcę to wyraźnie powiedzieć, kiedy proponuje wspólne zakupy broni dla całej Unii Europejskiej. To jest niedobra z kolei decyzja, dlatego że to właśnie Polska najlepiej wie, jakiej broni potrzebuje, i Polska będzie sama sobie decydowała, gdzie kupi tę broń. A jeśli będzie znowu jakiś przymus, to uważam, że stanie się bardzo źle, bo Unia Europejska już wielokrotnie zawodziła w krytycznych sytuacjach. Przy pandemii, przy inflacji, przy wojnie z Ukrainą. Więc jak chodzi o bezpieczeństwo, zostawmy te sprawy dla poszczególnych krajów i trzymajmy się na to. Bardzo obu panom dziękuję za wypowiedzi dla naszej stacji. Eurodeputowani panowie Bogdan Żońca i Marek Balt byli moimi i państwa gośćmi. Kłaniam się nisko.
Dziękuję bardzo. Dziękuję także Państwu. Namawiam, żebyście pozostali przy telewizji Republika na resztę dzisiejszego wieczoru. Marcin Bąk, do zobaczenia.